Witam serdecznie fanki i fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku chciałbym udzielić odpowiedzi na zapytanie Sary, które brzmiało: czy w Blenderze dostępna jest technika modelowania 3D w oparciu o Nano Mesha z ZBrusha? I odpowiadam: tak, taka technika jest dostępna, a udowodnię Wam to wszystko po krótkim intro. Na scenie mam prymitywny obiekt, Cube. Teraz dodam cylinder. Cylinder będzie tak zwanym nanomeszem, nanoobjektem. W trybie edycji zmienię kształt tego elementu. Ctrl V i tu zrobię po prostu tylko taką fazę, żeby cylinder odróżniał się. Teraz w kolejnym kroku ten oto cylinder zaznaczony sparentuję z Cube'em. A więc shiftem do zaznaczenia dodam Cube i skorzystam z komendy Ctrl-p. Parentowanie. Wybieram tryb obiekt. Ten cylinder został sparentowany z Cube'em. Zaraz Wam to udowodnię. Przechodzę do zakładki Obiekt, Właściwości obiektu, Instancja obiektu. I wybieram sobie na przykład na początek instancję wierzchołki. I jak widzicie, do każdego wierzchołka został przypisany cylinder. Teraz mogę wybrać kolejną opcję: uwzględnij kierunki normalnych wychodzących z pojedynczego wierzchołka. No i cylinder zmienił orientację, ale ja ten cylinder chciałbym ustawić w inny sposób. Jak to zrobić? Zaznaczam ten mój obiekt nano w środku, który jest. Przechodzę do zakładki Właściwości obiektu, Relacje. I tutaj widzicie, mam ustanowiony parent do Cube'a. I teraz wybieram sobie orientację względem osi Z. No i już cylinder został ustawiony tak, jak ja sobie życzyłem, zgodnie z kierunkiem normalnym wychodzącym z określonego wierzchołka. Teraz, mając już taki obiekt, mogę na nim również wykonywać operacje, dodać na przykład modyfikator subdywizji, dodać modyfikator cast i utworzyć bardziej kulisty kształt, zagęścić wszystko, no i te modyfikatory zatwierdzić do kuli. Teraz zaznaczam element środkowy, skala, go przeskaluję. No i mam taki oto przestrzenny układ zbudowany. I z każdego wierzchołka wychodzi podstawą cylinder. Teraz, wracając do tego układu siatkowego, mogę sobie wybrać inną orientację, bo nie muszę wybierać wierzchołków, a mogę wykorzystać do tego fejsy, a więc poligony. Wybieram fejsy, no i teraz fejsy są podstawą tworzenia układu. Przy fejsie mam jeszcze możliwość uwzględnienia skali pojedynczego poligonu, bowiem siatka nie musi być wcale jednorodna. Jeden poligon może być większy, drugi mniejszy i wtedy te elementy składowe będą miały różny rozmiar. A tutaj mam parametr faktor, no i mogę sobie konstrukcję jakąś tworzyć. Widzimy, o co chodzi. Teraz, jak sobie tą instancję utrwalić? Jest to prosta czynność. Ja przejdę może do wierzchołków. Tutaj ten nano element sobie zaznaczę, go przeskaluję, żeby był ciut większy. Tak. I teraz przechodzę do zaznaczenia głównego elementu i wywołuję komendę Ctrl A. Ctrl A i tutaj mogę wykorzystać opcję utwórz instancję realną, co też teraz czynię. Teraz te elementy pomocnicze już są zbyteczne. I mam już instancję realną utworzoną, która składa się dokładnie z 98 cylindrów. A ja chciałbym, żeby to była jedna siatka 3D. A więc zaznaczam jeden z tych obiektów. Z shiftem, lepiej w trybie przezroczystości, zaznaczyć pozostałe, Ctrl J i już mam jedną siatkę. Ale teraz punkt symetryczny nie wypada względem środka układu współrzędnych. Jak sobie to zmienić? Zaznaczam ten obiekt, wchodzę w zakładkę obiekt, ustaw punkt symetrii względem kursora, klikam i już jest wszystko w porządku. Także teraz jak już skalę będę wykonywał, to zgodnie ze środkiem układu współrzędnych. No i mam taki element zrobiony, który mogę wykorzystać w swoich projektach. Ale ja jeszcze Wam chciałem pokazać, jak sobie utworzyć na przykład określony wzór siatkowy, bo to też może Was interesować. Na scenę dodam plane'a. Przejdę do widoku od góry, do trybu edycji, zaznaczę sobie wszystkie wierzchołki, shift Ctrl B, sfazuję te wierzchołki tak i ten poligon, który jest w środku, ja sobie usunę. No i mam taki nano wzorek. Przeskaluję, bo to będzie mały element. Dodam plane'a. I do plane'a w trybie edycji dodam subdywizji. No i tych podziałów zrobię 3, choćby nawet takie 3 podziały, bo to już będzie widać, o co chodzi. 2 podziały zrobię tak. O, no to może 4 zrobię podziały, tak żeby tutaj mieć ten element środkowy. Teraz będę parentował, a więc zaznaczam ten element, plane'a, Ctrl-P, obiekt, wchodzę do panelu instancji i wybieram tutaj orientację. Mogę wybrać werteksy lub face'y. Ja się zorientuję na face'ach, skala i tu sobie ustawię tak, żeby mi się tutaj te elementy ze sobą schodziły. Ustawię taki dystans 55, tu wpiszę. No powiedzmy 53, to w zupełności wystarczy. Teraz Ctrl A, tworzę instancję realną, usuwam te elementy. Zaznaczam środkowy segment, shiftem dodaję do zaznaczenia pozostałe, Ctrl J. No już mam jedną bryłę i teraz jak widzicie tutaj wierzchołki zachodzą na siebie. Chcę to zlikwidować, a więc modyfikator Weld i ustawiam dystans, tak żeby o, już i dystans na poziomie 0,19 tysięcznych już mi utworzył jednorodną siatkę, którą będziemy mogli wykorzystać na przykład w swoich twórczych projektach. A co z taką siatką możemy zrobić? To nie wiem, czy pokazywać Wam, czy już sami sobie to zobaczycie, ale powiedzmy. Zatwierdzam działanie modyfikatora Weld, żeby mieć obiekt połączony, zespawany. Dodam choćby modyfikator subdywizji. Już mam teraz taki wzorek. Mogę zmienić tutaj tryby działania tych modyfikatorów, wybrać taką opcję i jeszcze go raz powtórzyć. I teraz otrzymać, o, taki oto detal. Jeszcze może coś w trybie edycji uda mi się zrobić. Zaznaczę sobie tutaj tą pętlę. Wejdę do edycji proporcjonalnej. GZ. No i sobie tak tu wyciągnę to wszystko. No i taką przestrzenną formę uzyskałem. A chcecie jeszcze jednej rzeczy się interesującej dowiedzieć, no to już Wam pokazuję. Pokażę Wam przy okazji, jak wykorzystać kratownicę do formowania kształtu na obiekcie. Zatwierdzę już te modyfikatory na stałe. To jest mój właściwy obiekt. Może jeszcze dodam modyfikator Solidify, no i zrobię tutaj ściankę. Dodam grubości do tego obiektu. O, tak. Zatwierdzę modyfikator Solidify. Mam teraz taki układ. Jak już mam taki układ, to jeszcze może spróbuję dodać bevel. Jakieś delikatne faski tutaj zrobić. I są faski zrobione. To jest podstawowy układ. No i chciałbym zmienić jego kształt, bardziej sobie dopasować do jakiegoś innego elementu, który wchodzi w skład obiektu. Dodaję w tym celu nowy obiekt i tym obiektem będzie kratownica. Skaluję kratownicę tak, żeby mi tutaj objęła dokładnie obiekt. Skala Z. Nawet mogę to tak ją ustawić, bo ona mi obejmuje wszystko. OK. I teraz, gdy wejdę w parametry kratownicy, no to mogę zdefiniować podziały na tej kratownicy. I sobie ustanowię jeden podział według osi Y i drugi podział według osi X, tak? Już zrezygnuję z podziału względem osi Z. Ten podział mi nie jest potrzebny. Ale pokazuję Wam, że jest coś takiego do zrobienia. Dobrze. Teraz chciałbym tą kratownicę połączyć z obiektem. Jak to zrobić? Zaznaczam obiekt i dodaję modyfikator właśnie kratownica. I tutaj tylko wskazuję, o którą kratownicę chodzi. Oto. Nic się nie zmieniło, ponieważ kratownica nie zmieniła swojego kształtu. Teraz jak zaznaczę kratownicę, wejdę do trybu edycji, no i zaznaczę na przykład sobie tutaj te wierzchołki, o to, te wszystkie, tak? Skala X. GY, no i tak dopasuję sobie delikatnie, no i powiedzmy, że tutaj jeszcze GY też rozciągnę to tak i te skala X. No i otrzymałem przy pomocy takiego oto pomocniczego trybu, przy pomocy kratownicy taki kształt. O, teraz ustawię sobie scenę, żeby to jakoś super Wam pokazać. Teraz, mając już taki obiekt, mogę zatwierdzić kratownicę, usunąć ją. Mam taką formę. No i chyba na tym etapie ten poradnik zakończę, bowiem widzicie, jak technika Nano Mesha w Blenderze również może być przydatna i pozwoli nam budować odpowiednie szyki różnego rodzaju obiektów. Od takich obiektów poprzez jakieś konkretne siatki, które będziemy mogli wykorzystać w swoich projektach. A teraz już podziękuję Wam za uwagę. Pożegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym moim poradniku o Blenderze. No i co? I na koniec tradycyjnie zaproszę wszystkich do składania wizyt na moim kanale YouTube. Dziękuję za uwagę.